Od 2 miesięcy w oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej pracuje zespół specjalistów przeprowadzający zabiegi związane z leczeniem chorób naczyń, tętnic i żył. Zabiegi wewnątrznaczyniowe wykonywane są w tej sali. W przeciągu ostatnich tygodni zrealizowanych ich zostało ponad 50. Zabiegi małoinwazyjne wykonywane na tej sali są związane z mniejszą śmiertelnością, z mniejszym ryzykiem powikłań okołooperacyjnych. To właśnie na tej sali po raz pierwszy w Jeleniej Górze ordynator wraz z zespołem przeprowadził małoinwazyjny zabieg tętniaka aorty brzusznej. Większość specjalistów pracujących tutaj była szkolonych w ośrodkach wrocławskich, w Uniwersytecie Opolskim i takie zabiegi już wykonywaliśmy. Natomiast po raz pierwszy w tym miejscu, w Jeleniej Górze, ten zabieg został wykonany. Taki zabieg można bezpiecznie przeprowadzić w momencie, kiedy on jest wcześniej rozpoznany. Często są to pacjenci obciążeni wieloma innymi schorzeniami, dlatego zrobienie zabiegu małoinwazyjnego może być dla nich szansą na przejście przez tą procedurę łagodnie. A co powinno nas zaniepokoić przy wspomnianej dolegliwości? Często tętniak jest bezobjawowy. Niestety pierwszym często objawem związanym z dolegliwościami brzucha, promieniującymi do kręgosłupa, często związanym z bardzo złym samopoczuciem pacjenta, wstrząsem krwotocznym, to są często pierwsze objawy tętniaka. Wtedy już jest trochę późno. Świadczy to o albo sytuacji, w której tętniak pęka, albo jest sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia. Ostry dyżur naczyniowy jest 24-godzinny, także społeczeństwo jest w pełni zabezpieczone, jeżeli chodzi o przypadki z zakresu chirurgii naczyniowej. Pewnym ograniczeniem ilości wykonywanych zabiegów jest bariera finansowa. Takim kagańcem na nasze zabiegi są na pewno ograniczenia związane z finansami. Fundusz Zdrowia pewne zabiegi ogranicza. No, nie mamy pełnych możliwości wykorzystania tego sprzętu, ponieważ są pewne tutaj bariery finansowe, które mam nadzieję, że z czasem zostaną pokonane. A rozmowy na temat finansowania Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej przez NFZ cały czas trwają. Wszystko jest w trakcie, że tak powiem, rozmów z NFZ-em. Mamy nadzieję, że się coś zwiększy. No bo jest to nam niezbędnie potrzebne. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej świadczy usługi nie tylko dla mieszkańców. Lwią część pacjentów stanowią także turyści odwiedzający nasz region.